Szanowni Państwo, szanowny Panie Prezesie, na ręce Pana Prezesa kieruję serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku dla moich drogich rodaków żyjących w Republice Czeskiej. Wyrażam radość i pełne wsparcie dla wydarzenia, jakim jest 13. Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. To ważne, że w duchu wspólnoty, patriotyzmu i zakorzenienia w narodowej tożsamości gromadzicie się Państwo, by rozmawiać o Polsce i polskich sprawach. Pragnę zauważyć, że żyjąca od wieków na Zaolziu polska mniejszość jest niezwykle aktywna, zorganizowana i skuteczna. Prężność Państwa działania z powodzeniem można stawiać za wzór innym organizacjom polonijnym w Europie i na świecie. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za to, że dbacie o przekazywanie miłości do ojczyzny kolejnym pokoleniom. W tym miejscu pragnę podkreślić, jak ważne jest nauczanie języka polskiego wśród dzieci, prowadzenie rozmów o Polsce i po polsku w rodzinnym domu. Budowanie więzi z Polską w sercach naszych młodych rodaków opiera się bowiem na znajomości ojczystego języka i solidnym fundamencie wiedzy. Państwa aktywność potwierdza, że macie tego pełną świadomość. W trakcie mojej wrześniowej wizyty na Zaolziu po raz kolejny miałem okazję przyjrzeć się działaniom mieszkających tu Polaków. Podejmowanym przez nich inicjatywą miałem też okazję wręczyć dużej grupie z nich kartę Polaka, będącą oficjalnym dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Trwanie i umacnianie naszej polskiej wspólnoty jest niezwykle ważne. Dlatego zachęcam wszystkich bardzo gorąco do wzięcia udziału w spisie narodowym, który odbędzie się w Republice Czeskiej na początku przyszłego roku i oczywiście zadeklarowania w nim przynależności do narodu polskiego. Jest to niezwykle ważna deklaracja. Ona zaważy na dalszym istnieniu polskich szkół, obecności polskiego języka w przestrzeni publicznej oraz utrzymania rad gminnych do spraw mniejszości narodowych na terenie Republiki Czeskiej. Będzie to test zaangażowania i odpowiedzialności. Jestem przekonany, że zdadzą go Państwo celująco. Serdecznie Państwa pozdrawiam.